Zacząłbym od takiego pytania do pana profesora Błockiego. Panie profesorze, szefuje pan NCN-owi i macie tam bardzo fajną, takie laboratorium konkurencyjności i jakości. To znaczy prowadzicie otwarte konkursy, które nie wymagają często stopni tytułów i uprawnień. I chciałbym zapytać pana, jak to wygląda z pana oceny, na ile, które grupy są aktywne, na ile które grupy są twórcze, które grupy aplikują i jakie są efekty tych aplikacji ze statystyk NCN-u, no bo to nam może powiedzieć, czy doktor habilitowany to jest ten najlepszy badacz, który uzyskuje najwięcej grantów, a czy może profesor, który już jest takim ekspertem, że wie, jak to robić. Panie profesorze. Chciałem podkreślić to, co często robię, że jedną z takich filozofii NCN-u jest to, że on żadnych stopni i tytułów nie uznaje i w ogóle do nich nie przywiązuje żadnej wagi. Poza doktoratem oczywiście, od którego różne regulacje zależą oczywiście. Są konkursy dedykowane dla osób przed doktoratem, dla osób odpowiednią liczbę lat po doktoracie i tak dalej. Tak naprawdę, jeśli chodzi o habilitację i tytuł profesora, to nie ma żadnego znaczenia, ani jeśli chodzi o możliwość aplikowania. Choć tylko wyjątek tego jest taki, że pewnych rzeczy nie można, mając habilitację, to znaczy nie można być wykonawcą w grancie osoby, która młodej, która ma własny zespół budować. I też nie ma żadnych różnic, jeśli chodzi o wynagrodzenia uzależnionych od tych czynników. Jeśli chodzi o te statystyki, o które pan minister się pytał, tak, poprosiłem o to, żeby przygotowano takie za zeszły rok. Wydaje mi się, że konkurs, który najbardziej tutaj pasuje, żeby to porównywać, to jest Opus, czyli taki konkurs otwarty dla wszystkich. Może drugim tego typu konkursu jest Harmonia jeszcze, bo na współpracę międzynarodową, gdzie też nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o kierownika. Pozostałe konkursy, oczywiście tutaj trudno o jakieś dane w tym kontekście zbierać, bo one są zwykle dedykowane pod osoby na odpowiednim etapie kariery naukowej. I na przykład Opus to jest w ogóle nasz największy, najbardziej popularniejszy konkurs. W zeszłym roku przyznaliśmy w sumie 914 projektów zostało zakwalifikowanych do finansowania, z czego kierownicy bez doktoratu to było 222, czyli 20 kilka procent, osoby z habilitacją bez tytułu 412, profesorowie z tytułem 278, plus jeszcze dwa, które tutaj nie mamy żadnych z tych tytułów, nie badałem, na czym wtedy, o co chodzi w tych dwóch projektach jeszcze, czy może chyba tam nawet nie ma wymogu doktoratu, więc może. I jeśli chodzi o, zresztą podobnie one w Harmonii wyglądają, tam są te liczby mniejsze, bo to jest konkurs raz w roku i generalnie już mniej wniosków. Jeśli chodzi o współczynniki sukcesów w Opusie w zeszłym roku, jak wiemy, NCN w ostatnich dwóch latach dość wyraźnie zostało finansowanie zwiększone, więc ogólnie ten współczynnik idzie do góry. W konkursie Opus w zeszłym roku on ogólnie wyniósł 25%, natomiast w tych trzech grupach dla osób bez habilitacji 20% ich współczynnik sukcesu,
dla doktorów habilitowanych bez tytułu 25%, dla profesorów 31%. Także no, moim zdaniem te liczby potwierdzają, że ta nasza filozofia jest bardzo dobra, że stopnie i tytuły naukowe w dość małym stopniu jednak oddają to, co rzeczywiście się wartościowego w polskiej nauce dzieje. Oczywiście w polskim systemie ci doktorzy, którzy nasz grand opus zdobywają, jestem pewien, że oni bardzo szybko habilitację i profesurę zdobędą. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że to też wynika z opracowań profesora Kwieka, że polski system naukowy jest bardzo, właśnie ma specyficzną cechę taką, że jest bardzo dużo naukowców, którzy no, są nieaktywni naukowo, i też prosiłem o sprawdzenie, to nie było takie łatwe do policzenia, ale żeby ile osób z tytułem profesora aktywnych, to znaczy no, przed emeryturą, czyli przed 70 rokiem życia, których w Polsce jest około 11 tysięcy, ile w ogóle kiedykolwiek miało grant NCN-u, i wychodzi nam, że to jest około 13%, którzy w ogóle kiedykolwiek prowadzili grant NCN-u. Bardzo dziękuję. No to akurat no, ta ostatnia informacja dosyć jest taka zastanawiająca, można tak to powiedzieć, poruszająca. No być może zdobywali również inne granty. NCN w końcu jest jedną z polskich agent, a jeszcze są i międzynarodowe, i europejskie granty. Znaczy na pewno nie byli, te 87% nie zdobywało grantów ERC, bo tych było mało. Natomiast, a jak jest z największą, czyli Sonatą? Bo z tego, co tak oglądałem, to wydaje mi się, że tam również nie tylko profesorowie i doktorowie habilitowani brali udział, czy to... Nie, a przepraszam, Sonaty, ja mam to w komputerze, ale Sonata nie jest dobrym tutaj materiałem do porównania, ponieważ tam jest warunek do 7 lat po doktoracie aplikowania od tego, więc trudno się, tam są jacyś pojedynczy osoby z habilitacją, które to dostają, ale to jest tylko i wyłącznie związane z czasem, który mieli na uzyskanie tego. Na 7 lat po doktoracie, to raczej profesor z tytułem nie ma jeszcze, także. Ale z habilitacją już. Tak, to ja to mogę znaleźć, ile to osób. Interesowało. Ale mówię, no to pewnie ich jest procentowo więcej niż w całej populacji, bo oczywiście bardziej, myślę, raczej aktywne osoby o Sonatę występują, dostają przynajmniej. Tak, ale większość to są osoby przed habilitacją, zdecydowana to. A jeszcze do pana profesora mam takie pytanie związane z grantami, o granty promotorskie, no bo NCN też jakby ten temat jest, no, NCN jako ciało, a pan profesor jako dyrektor na pewno ma swoje zdanie, gdzie są pułapki, problemy takich grantów promotorskich, gdzie, w którym miejscu może się okazać, że się wywrócimy na tym pomyśle i czego unikać? Jak zachęcić promotora do uzyskiwania tego grantu promotorskiego? Jak zachęcić promotora i studenta do współpracy przy takim grancie? Jak uważa pan, powinno to wyglądać, taki grant? Czy on powinien być prowadzony przez doktoranta, czy przez promotora jednak, czy powinny to być w ogóle granty na zespoły badawcze? Tak, jak pan minister wie, w NCN-ie właśnie ostatnio się toczą dyskusje na ten temat, związane to nawet tutaj trochę niezależnie od pana ministra, taki pomysł tego typu się pojawił, też w kontekście konkursu Preludium, do którego w obecnej formie wiele osób ma różne uwagi, ale to są dyskusje na bardzo wczesnym etapie i powiedziałbym, no, dość burzliwe.
Ja bym powiedział tak, że po pierwsze, my mamy możliwość w różnych grantach NCN-owskich, w szczególności Maestro, Sonacie Bis, to jest ważne, ale też w Opusie, aplikowania o stypendia doktoranckie i o postdoki, zresztą również w ramach tych grantów. To jest ciągle nie powiem w małym, ale w za małym, o tak, stopniu moim zdaniem wykorzystywane. Zresztą na przykład dlatego w grancie Maestro wprowadziliśmy obowiązek przynajmniej jednego doktoranta i przynajmniej jednego postdoka. I chciałem też zachęcić do wykorzystywania tej ścieżki. Stawki wynagrodzeń też Rada podniosła ostatnio wyraźnie, w szczególności stypendium, gdzie 4,5 tysiąca miesięcznie. Postdoc 120 tysięcy rocznie, brutto, brutto, przy czym, i to jest jedyne stanowisko, które w ogóle nie ma ani limitów żadnych, o ile można występować, a również te 120 tysięcy można wystąpić o więcej, jeżeli jest to odpowiednio uzasadnione, co jest niemożliwe w przypadku innych. Bardzo dziękuję. Chciałbym teraz zapytać panią doktor Justynę Morzejko przeskoczmy dalej, postdoc. Jak to powinno funkcjonować, bo właściwie nie mamy do końca upomocowanego prawnie takiego pojęcia, jak go umocować prawnie, czy to powinna być formuła wyjazdowa, czy to powinna być formuła lokalna, jak postdoc się powinien mieć do mobilności. Wiemy, że są kraje, gdzie postdoc jest obowiązkowo poza miejscem zrobienia doktoratu. Czy, a pani jest jeszcze reprezentantką płci pięknej, jeżeli mogę takie konserwatywne pojęcie tutaj wprowadzić, nie politically correct, czy polskie społeczeństwo też jest gotowe na młodych naukowców, na mobilność, czy to może stwarzać pewne problemy, taka mobilność postdokowa, bo tak jak ja wracam do tego, co było wczoraj powiedziane. Jedna z koleżanek powiedziała, ona właściwie ma rodzinę, dzieci. Zaczyna się ustatkować, chciałaby się w życiu, a w tym momencie my ją wywalamy gdzieś na inny uniwersytet, do innego miasta. Co zrobić z tymi dziećmi? Co zrobić, no jeżeli ma, no jeżeli nie ma, no to jest prościej może, ale to wszystko są problemy, które gdzieś krążą. Mobilność naukowa jest bardzo, bardzo ważna i tak naprawdę powinna dotyczyć już tych wczesnych etapów kariery młodego badacza. Tak naprawdę to powinniśmy się uczyć tej mobilności już na etapie studiów doktoranckich, bo tak naprawdę na etapie studiów doktoranckich już należy kreować te najwyższe standardy naukowe, ponieważ studia doktoranckie są chyba najważniejszym elementem kariery młodego badacza, bo tak naprawdę to efekty tych studiów doktoranckich determinują, jakie sukcesy w późniejszej pracy będzie miał ten młody człowiek, młody naukowiec. Natomiast wszyscy wiemy, że mobilność młodych naukowców, zresztą nie tylko młodych naukowców w Polsce, delikatnie rzecz mówiąc, nie jest satysfakcjonująca. Ale należy robić wszystko, żeby ją wspierać. Wszyscy wiemy, że poprzez mobilność, poprzez staże podoktorskie, czy nawet staże doktorskie, czyli przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora, jak najbardziej jest czymś pozytywnym. Po doktoracie daje to możliwość przede wszystkim oderwania się w pewnym sensie od tematyki promotora, czyli nie dziedziczymy tematyki promotora, czyli unikamy tak zwanej reakcji chowu wsobnego.
Podczas takiego stażu podoktorskiego bezwzględnie możemy zapoznać się z nową tematyką, możemy poznać nowe mechanizmy realizacji projektów, nowe mechanizmy zarządzania projektami badawczymi. Możemy także przede wszystkim, co najważniejsze, stworzyć sieci kontaktów, sieci powiązań, co jest, jak wszyscy wiemy, niesamowicie istotne w pracy badawczej. I tak naprawdę bez kontaktów, bez współpracy nie tyle z ośrodkami zagranicznymi, ale także nawet i z polskimi, nie stworzymy badań na wysokim poziomie, czyli nie możemy tutaj mówić o najwyższych standardach naukowych. W związku z tym, że reprezentuję płeć piękną, tak jak pan minister to zauważył bardzo pięknie. Także uważam, że należy zadbać o kobiety, ponieważ kobiety poza tą misją zawodową mają także jeszcze jedną równie ważną misję, misję rodzicielską. I one w pewnym wieku, tak jak doktorantka wczoraj bardzo trafnie zauważyła, one po prostu mają trudność z mobilnością. Natomiast gdybyśmy zapewnili im odpowiednie finansowanie, gdybyśmy zapewnili im pewną stabilność finansową, opiekę nad dziećmi, warunki odpowiednie socjalne, odpowiednie warunki administracyjne, finansowe, to myślę, że ta bariera mogłaby być bardzo łatwo zniwelowana. I myślę, że bez problemu ambitne, młode kobiety, młode matki wyjechałyby, żeby poszerzać horyzonty i żeby zdobywać doświadczenie zawodowe. Ale czy to powinien być obowiązek wpisany prawnie postdoka, po pierwsze postdoka, po drugie postdoka wyjazdowego? Przede wszystkim wydaje mi się, że mobilność nie powinna być wymuszana. Powinna być promowana, powinna być nagradzana, powinny być ku temu stworzone różne mechanizmy zachęcające do mobilności na etapie ogólnopolskim, ale także uczelnianym. Natomiast na pewno nie powinna być czymś wymuszonym. Nie możemy doprowadzić też do takiej sytuacji, kiedy to bez mobilności dany naukowiec nie będzie mógł uzyskać stopnia doktora habilitowanego bądź tytułu profesora. Oczywiście jest to czymś pozytywnym, wpływa na jakość prowadzonych badań, natomiast nie może to być wymuszane. No ale tak jest, takie rozwiązanie wymuszenia jest w wielu krajach obecne, ono funkcjonuje, nie wolno podjąć pracy na uczelni macierzystej i przez 5 lat po uzyskaniu stopnia doktora, no i te kraje osiągnęły excellence w badaniach naukowych, no chyba, trudno powiedzieć lepsze, ale te rozwiązania pozytywnie wpływają na zdobywanie doświadczenia i wiedzy. No bo jeżeli coś nie jest obowiązkowe, to trudno mi sobie wyobrazić, że z takiej naszej chęci spakujemy cały dom i pojedziemy gdzie indziej tylko dlatego, że chcemy. No takich ludzi może być ułamek. Ja myślę, że mogłoby być obowiązkowe, ale pod jednym warunkiem. Takim, że państwo powinno zapewnić odpowiednie finansowanie, to znaczy w formie na przykład grantów powrotnych, w formie tworzenia etatów, czyli po to, żeby ten młody człowiek po powrocie z takiego postdoka, stażu podoktorskiego, miał do czego wracać i żeby czuł się pewnie, że jak wróci z całą rodziną, z dziećmi, z mężem, z żoną, będzie miał etat w nauce i tak naprawdę ten staż podoktorski i te wysiłki związane z przeprowadzką nie pójdą na marne. Czyli musimy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby ten status zawodowy, finansowy nie uległ znacznemu pogorszeniu. No tak naprawdę to pytanie znowu pewnie do magnificencji obecnych na sali. Czy obowiązek utrzymania miejsca pracy dla postdoka, który jest obowiązkowo wysyłany, jest w ogóle możliwy, czy nie jest możliwy, bo tego typu rozwiązania też są w różnych miejscach na świecie, że jeżeli ktoś uzyskuje grant wyjazdowy na postdoka albo na badania, to uczelnia ma obowiązek przyjąć go z powrotem i stworzyć mu warunki. To pytanie pozostawiam otwarte, może po wypowiedziach panelistów, by ktoś z Państwa się na ten temat wypowiedział. My
uzyskamy takie narzędzie dosyć potężne, czyli NAWE, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej niedługo, która właśnie te granty mobilnościowe będzie realizowała i w moim pojęciu, i będę do tego dążył, będzie w wielu tych grantach wyjazdowych obowiązek powrotu do kraju i ale jakby zachętą znowu będą granty instalacyjne w kraju, dosyć istotne, dlatego że no nie chcemy, żeby wysyłać, tworzyć networking najlepszych umysłów za granicę, które by tam zasilały właśnie tego Ubera i Google'a. Bardzo dziękuję. Mam teraz pytanie do pana Michała Gajdy. Jak powinny wyglądać te studia doktoranckie? Dlatego, że coraz częściej się mówi, że jakość studiów doktoranckich jest kiepska, że są seminaria, które są bezsensowne, że student chodzi na różne wykłady, które nie są de facto nawet związane z jego tematyką. Czy to powinny być jakieś koledże, czy to powinny być szkoły doktorskie, czy wręcz odwrotnie, studia doktoranckie powinny być uszyte dokładnie pod danego doktoranta i powinien mieć obowiązkowe być może metodologię prowadzenia badań naukowych, statystykę, nie wiem, coś tam jeszcze oraz kierunkowe swoje z dziedziny jakieś przedmioty, wykłady. Gdzie jest ta granica pomiędzy badaczem a studentem? Bo jeżeli mówimy też o grantach badawczych, o studiach doktoranckich badawczych dużych, no to ta granica na pewno się przesunie na stronę badacza, ale ile my potrzebujemy dydaktyki, na ile musi to być sformalizowane, czy w ogóle powinny być doktoraty z wolnej stopy? Dziękuję, panie ministrze, za pytanie. Szanowni państwo, na początek pozwolę sobie się odnieść do kilku kwestii, które tutaj padały. One są związane ściśle tutaj z pytaniem. Tak króciutko do pana dyrektora, to mówiąc o wynagrodzeniach, pan dyrektor nie powiedział o konkursie Preludium, gdzie tam jest mocno limitowane to wynagrodzenie i doktoranci akurat, jeżeli jeszcze zechcą zatrudnić kogoś, to znaczy zlecić komuś badania w ramach swoich, szczególnie na tych biologicznych grantach, to tak naprawdę dla nich nic nie zostaje, bo kilkaset złotych muszą oddać dla laboranta, a to jest suma wynagrodzenia w tym grancie, a nie wynagrodzenie nawet dla kierownika. Także tutaj liczymy na zmiany. Co do mobilności, to ja mam taki postulat, żeby nie ograniczać pojęcia mobilności do mobilności zagranicznej, bo my dużo tracimy przez to, że nie mamy mobilności krajowej i to już samo by dużo zmieniło, jeżeli byśmy niejako zmienili środowisko, w którym się poruszamy naukowo w tym naszym kraju, bo mamy świetne ośrodki, które między sobą mogą rozwijać się i nie trzeba tutaj tylko myśleć o wysyłaniu w pakiecie rodziny za granicę. Co do studiów doktoranckich, tutaj pan minister we wstępie bardzo mocno scharakteryzował jakąś część doktorantów, którzy idą rzeczywiście na studia doktoranckie, bo nie mają problemu. Natomiast ja bym chciał odwrócić jeszcze tutaj to pytanie, po co uczelnie prowadzą te studia doktoranckie? Jeżeli odetniemy te, które to robią rzeczywiście dobrze, to można powiedzieć, że część robi to dla prestiżu, bo kolega rektor ma, bo kolega dziekan ma, więc dlaczego ja mam nie mieć studiów doktoranckich? Część po prostu pozyskuje tanią siłę roboczą, bo dydaktykę łatwiej zrobić za darmo przez doktorantów, na których jeszcze pieniążki przyjdą, a przecież stypendiów do tej pory nie trzeba było. Cieszę się, że udało nam się wywalczyć przynajmniej co drugiego doktoranta od października. No i dla rozwoju kadr własnych, tak, bo jest taki wymóg, w związku z tym zrobimy sobie studia doktoranckie, więc ku chwale ojczyzny może któryś doktorant będzie na tyle zdeterminowany, żeby się obronić i żebym ja mógł zrobić tą profesurę, tak. I studia doktoranckie, co do tego, jak teraz wyglądają, to przede wszystkim no, ja właśnie nie mam, jak patrzę na wiele programów, to mam takie pytanie, skąd my mamy się nauczyć tych badań, które mają być podstawą i zrobić doktoratu, czy od samego obcowania z naukowcami, nie wiem, czy trzeba ich dotknąć, trzeba się na nich napatrzeć, czy może po prostu nawdychać tej atmosfery naukowej, a jeżeli mamy się jej nawdychać, to ja bym prosił, żeby powiedziano nam, przynajmniej w których korytarzach to jest to świeże naukowe powietrze, a w których to jest smog naukowy, żebyśmy się nie zatruli, bo naprawdę i teraz idąc do studiów doktoranckich, my owszem
Studia doktoranckie powinny zostać, powinien zostać z otwartej, znaczy ten otwarty doktorant po prostu z wolnej ręki, ponieważ jeżeli ktoś kompetencje zdobył poza pewnym obszarem, to czemu mu tego nie uznać? Cały czas dążymy do tego, że to człowiek ma się rozwijać, a drogi sobie powinien dobierać sam. My musimy po prostu rzetelnie weryfikować, czy on rzeczywiście te kompetencje posiada i czy zasługuje na to, żeby w tej drabince przesunąć się kolejny punkt. Jeżeli chodzi o studia doktoranckie, to my przede wszystkim postulujemy to, aby właśnie odejść od patologicznego przypisania trochę trzeciego stopnia studiów do systemu bolońskiego, ponieważ bardzo prosto przeniesiono model, wrzucane są przedmioty, na które doktoranci chodzą i albo to są przedmioty na poziomie popularno-naukowym, ponieważ dla grupy 10 doktorantów nie można zrobić specjalistycznych, dla każdego dopasowanych, albo się męczy połowa grupy, dlatego że, nie wiem, chemicy organiczni chodzą na przedmiot dla chemików nieorganicznych, ponieważ oni akurat w tym roku wygrali rozdanie przedmiotu z dyscypliny, tak? W związku z tym my przede wszystkim uważamy, że studia doktoranckie mają budować kompetencje młodego badacza. Właśnie to, co pan minister powiedział, statystyka, metodologia badań, rozwój, pozyskiwanie, własność intelektualna, pozyskiwanie środków na granty, pozyskiwanie też partnerstw, tak? Jak prezentować swoje badania, jak je sprzedawać, komercjalizować. I to powinny być elementy, których nas się uczy. Do tego oczywiście opieka, jeżeli chodzi o dyscyplinę, dziedzinę naukową, to przede wszystkim to powinny być zajęcia, które powinny nam mówić, gdzie w tym momencie, w jakim kierunku idą dana nauka, gdzie szukać nisz, co jest na topie, które ośrodki są mocne, właśnie gdzie możemy tego powietrza nawdychać się, a nie przegrzebując publikacje trafić na ten smog naukowy i po prostu stracić rok analizując literaturę, która nie jest tego warta, tak? Albo pojechać, jak pojechać na ten staż w ramach mobilności, to właśnie pojechać tam, gdzie dla nas to będzie coś wartościowego, a nie będzie to odhaczony staż i papierek, tylko rzeczywiście coś, co nas interesuje. I tak jak powiedziałem, przede wszystkim kompetencje, bo to już jest ten moment, gdzie my naprawdę po dwóch stopniach studiów, obecnie przeważnie dwóch, nauczyliśmy się już zakuć przedmiot i go zdać, nie wiem, napisać rozprawkę, żeby go zdać, więc te przedmioty w żaden sposób nie zbliżają nas do doktoratu, a tylko zabierają czas. Jeżeli chodzi o dydaktykę, to też powinniśmy się uczyć nowoczesnych form kształcenia. Wczoraj akurat zabierałem głos w jednym z paneli, że no, studenci też nam się zmieniają, coraz inaczej trzeba do nich docierać, żeby robić to skutecznie, coraz innych form stosować, żeby ich rzeczywiście interesować i żeby ich pasjonowało studia, a nie tylko, żeby je odbębniali. Także przede wszystkim kompetencje, studia doktoranckie, które właśnie nas uczą, jak prowadzić badania, jak je skutecznie potem sprzedawać i jak potem zdobyć kompetencje, które nam pomogą zdobyć pracę poza uczelnią. Bardzo dziękuję na tą taką dosyć zdecydowaną wypowiedź, no bo o to chodzi. Ale ja odbiję piłeczkę, w związku z tym, jak już się ten student nawdycha tej atmosfery naukowej, nawet nie tego smogu, to czy my mamy powiedzieć sprawdzam, to znaczy czy można obronić doktorat bez publikacji naukowych i czy publikacje, i to dobre publikacje, to znaczy nie w zeszytach literackich wydziałowych, tylko w publikacje w międzynarodowych bazach prowadzone typu Scopus, Thomson Reuters, czy to powinien być obowiązek doktoranta, i czy to powinno być tak, że on nie może obronić doktoratu bez publikacji naukowych, bo jeżeli mamy działać projakościowo, no to dobrze, ja rozumiem, że potrzebne są pieniądze na życie doktoranta, są pieniądze na badania dla doktoranta i ja uważam, że tak jak pokazywałem zresztą, że to powinno być przyzwoite pieniądze. Ale gdzie my mamy powiedzieć sprawdzam, bo ten hiatus doktoratus jest zatrważający. No nie może być tak, że ktoś 8 lat sobie studiuje na studiach doktoranckich, później ani nie broni doktoratu, ani nie publikuje. Znaczy to co, ma zwracać pieniądze? Może być, jakby dostał taki student grant promotorski i on by miał zarządzać pieniędzmi, to być może można obwarować umowę cywilnoprawną tym, że jeżeli nie obroni doktoratu lub nie opublikuje czegoś, to zwraca część pieniędzy. Dobrze, odpowiadając na to pytanie, wszędzie porówno. Owszem, możemy takie obostrzenia wprowadzić, wprowadźmy to też dla kadry,
Jeżeli nic nie wyprodukuje, niech zwraca pensję przez czas oceny. Natomiast jeżeli chodzi o ten, jak najbardziej, to nie może być tak, że dostajemy się i mamy przez 4 lata finansowanie, 5, 6, system jest oczywiście ten. Muszą być konkretne punkty sprawdzające, natomiast nie jesteśmy w stanie z poziomu ustawy w żaden sposób twardych kryteriów narzucić na tak zróżnicowane studia doktoranckie, tak zróżnicowane dziedziny, dyscypliny i specyfiki. W polskim systemie przede wszystkim musimy wytworzyć te procedury sprawdzające, tak, i eliminować miejsca, które są złe, eliminować doktoraty, które są złe, i wtedy dopiero, to znaczy z poziomu jakichkolwiek parametrów byśmy nie dali jako te minimalne, dwie publikacje, to zaczną się pojawiać te publikacje. Jeżeli to będzie wymóg dla awansu na profesora, to profesor pomoże napisać te publikacje, tak. W związku z tym taki zdeterminowany, tak? W związku z tym właśnie, owszem, nie ma możliwości, żeby doktorat był nadany po prostu za to, że się fajne studia skończyło. To doktorat my podkreślamy od początku. Doktorat jest związany z nauką. Niezależnie czego będziemy nazywać, zawodowy, wdrożeniowy, doktorat ma być potwierdzeniem kompetencji naukowych, które potem mogą być rozszerzane albo w pracy zawodowej, poza uczelnią, bądź na uczelni, bądź w jednostce naukowej. Natomiast publikacje jak najbardziej, ale znowuż niech te studia doktoranckie nam dostarczą kompetencji, żebyśmy te dobre publikacje pisali, bo ja powiem szczerze, no, warsztaty odnośnie pisania publikacji w większości ośrodków widziałem i dobre, po prostu organizowane z wydawnictwami, które się tym zajmują, a nie w ramach programu studiów doktoranckich, bo na programach studiów doktoranckich akurat profesor potrzebuje pensum w innej dziedzinie niż o tym, jak pisać dobre publikacje, bo ten, który pisze dobre publikacje, prawdopodobnie swoje godziny wyrabia świetnie w innym miejscu, a nie na studiach doktoranckich. Także nauka jak najbardziej, sprawdzanie, ewaluacja postępów i odcinanie od finansowania, bo to nie może być przechowalnia, bo my też chcemy jako doktoranci czuć się, że jesteśmy nie masą, ale kimś wyjątkowym, tak? Czy doktorant powinien być bardziej etatowym badaczem zatrudnionym w grancie, czy studentem? Bo to są dwie różne rzeczy. Bardziej etatowym badaczem. My nie czujemy się już studentami jako studentami, natomiast my, dyskutując dużo na temat, przez ostatnie tygodnie, na temat właśnie takiego modelu, wydaje nam się, że nie ma sensu zamykać drogi na to i wymagać, że doktoranci to są tylko ala studenci i mają stypendia, albo doktoranci to są tylko zatrudnieni w grantach. Według nas powinien kontrakt, który jest zawiązywany, powinien po prostu gwarantować minimalny próg. A to, czy uczelnia to zagwarantuje poprzez grant, czy uczelnia to zagwarantuje poprzez stypendium, niech to będzie danej jednostki wola trochę też budowania. Pozyska grant, gdzie będzie stypendium, niech to będzie stypendium, tak? Jeżeli straci ten grant, doktorant się nie wybroni, no to niech z innych środków do końca tego okresu sobie zagwarantuje, że nie wiem, 2 lata ma w grancie, 2 lata robi potem stypendium. To jedno, tak jakby. Dla nas może to być autonomia uczelni, tak? Natomiast w kontrakcie, to czego też zapominamy, muszą być poza obowiązkami doktoranta obowiązki jednostki i obowiązki opiekuna naukowego, z których powinniśmy też rozliczać. I przygotowywać opiekunów naukowych do tego, żeby byli, bo to też nie jest tak, że jak się zrobi habilitację, to już się wessało z tym życiem naukowym informacje, jak potem dobrze opiekować się kolejnymi pokoleniami młodych naukowców. Bardzo dziękuję. Chciałbym zapytać pana Tomasza Tokarskiego w takim razie, przewodniczącego Parlamentu Studentów, czy w ogóle studenci w takim razie są zainteresowani, żeby wchodzić w ten smog korytarzowy, no bo właściwie po co? No mamy teraz dostępne na razie dwie ścieżki za chwilę, czyli doktorat wdrożeniowy, być może doktorat będzie doktorat wdrożeniowy i doktorat badawczy, czy duży, czy w ogóle jest zainteresowanie, bo właściwie po co? No mamy, często idziemy, pracujemy już po studiach. Jakie jest w ogóle zainteresowanie wśród studentów tym, żeby wchodzić na ścieżkę kariery akademickiej? No bo na razie mówimy o tym, że jest trudno, że wszyscy mamy trudności, wszędzie za mało pieniędzy, źle prowadzone studia, zła atmosfera i tak dalej, no to właściwie po cholerę, przepraszam za wyrażenie, po co tam wchodzić?
Dziękuję bardzo za pytanie. Na początku oczywiście chciałbym powiedzieć, że Parlamentowi Studentów RP ciężko jest wypowiadać się o sprawach doktoranckich, ponieważ sprawy doktoranckie bezpośrednio nas nie dotyczą. Ale pamiętajmy o tym, że zarówno studia doktoranckie, jak i studia wyższe, zarówno licencjackie czy magisterskie, czy wcześniej także kształcenie na poziomie średnim, czy jeszcze wcześniej podstawowym, to jest system naczyń połączonych. Także Parlament Studentów RP żywo interesuje się tymi kwestiami w kontekście kształtowania przyszłych elit Polski. Natomiast na pewno też odniosę się do wypowiedzi Michała, ponieważ on w taki sposób metaforyczny przedstawił sytuację polskich doktorantów, zresztą pan minister ją potwierdził. Z moich obserwacji, z moich własnych doświadczeń uważam, że studenci są zainteresowani karierą akademicką, zresztą ilość doktorantów w Polsce pokazuje, że jest pewna tendencja do tego, aby te studia doktoranckie podejmować. I myślę, że na wielu polskich uczelniach, które doktoranckie studia prowadzą, tych doktorantów jest dużo, ponieważ mimo wszystko, mimo tego smogu w korytarzach, ci polscy studenci są zainteresowani przedłużeniem swojej kariery na uczelniach, kariery naukowej. Natomiast pytanie jest takie, w jaki sposób pomóc tym studentom, aby czuli się usatysfakcjonowani z tej kariery doktoranckiej. I tutaj akurat Michał pewne postulaty przedstawił. My jako Parlament Studentów RP oczywiście będziemy wspierać słuszne postulaty doktorantów. Zresztą tak samo oczekujemy tego samego od doktorantów w postulatach studenckich, ponieważ ta nasza współpraca... Zawiązała się koalicja, widzę. Jest ona potrzebna, szczególnie w kontekście nowych prac nad ustawą, także myślę, że też ten dzisiejszy panel jest dla nas obu takim dobrym prognostykiem. Także tak jak powiedziałem, studenci są oczywiście zainteresowani karierą akademicką, natomiast bardzo ważną kwestią jest to, aby dostosować te realia na polskich uczelniach do potrzeb i oczekiwań młodych naukowców. Ja chciałem zdementować, ja nic nie potwierdzałem. To jedna rzecz, ale druga, a jeszcze... To może, przepraszam, to może to źle zrozumiałem, ale... Na pewno. Ale mam pytanie trochę do tego się odnoszące, do wypowiedzi obu panów. No jeżeli powstaną uczelnie badawcze, badawczo-dydaktyczne i dydaktyczne, no to powiedzmy badawcze można w dosyć prosty, znaczy może nie prosty, ale już... Metodologię ewaluacji jednostek badawczych mamy od lat stosowaną, można próbować je ewaluować, czy jest dobrze, czy jest źle. Jak pan uważa, jak powinniśmy ewaluować, czy dydaktyka, czyli jak ewaluować uczelnie dydaktyczne, to raz. Jaka jest rola samorządu studenckiego w ewaluacji procesu dydaktycznego i samorządu nie tylko studenckiego, czyli Parlamentu Studentów, ale na przykład samorządu doktoranckiego również, bo to jest też forma samorządu, prawda? Jak odbiorcy studiów, zarówno podstawowych, jak i doktoranckich, mogą wspomóc proces ewaluacji? No bo to nie może być plebiscyt popularności, tego wykładowcę lubimy, a tego nie, bo nie o to chodzi przecież, prawda? W kontekście doktoranckiego nie będę się wypowiadał, myślę, że tutaj Michał powie więcej, natomiast jeśli chodzi o studencki, dotychczasowa też praktyka pokazuje, że samorządy studenckie w Polsce angażują się w jakość kształcenia poprzez przeprowadzanie ankiet ewaluacyjnych. Robimy to cyklicznie, robimy to na polskich uczelniach, promujemy to wśród studentów, natomiast odbiór studentów jest zróżnicowany. Naszą rolą jest, aby samorządów studenckich, ale także Parlamentu Studentów RP, aby studenci chcieli, mogli i robili te ankiety ewaluacyjne, ponieważ na podstawie tych ankiet poznajemy tak naprawdę zarówno ich oczekiwania, ale także sposób tego, jak polscy naukowcy te zajęcia prowadzą i czy ta wiedza jest przekazywana w sposób odpowiedni. Sam proces ankiet jest złożony i myślę, że nad tym też należałoby popracować, ponieważ ankieta oczywiście jest anonimowa, z reguły ona jest przeprowadzana za pomocą elektroniczną, z tego też powodu często ci studenci z tego nie korzystają. Na pewno
rolą naszą Parlamentu Studentów RP, ale nie tylko, jest przemyślenie tego, czy ten sposób jest efektywny, bo tylko na podstawie tego jesteśmy także w stanie pewne jednak wnioski wyciągać i pewne konkluzje przedstawiać. To znaczy, jakie wnioski, jakie konkluzje, bo pytanie jest, ile tego typu ankiet jest tylko, tak jak powiedziałem, plebiscytem popularności i wymagający profesor, dydaktyk, doktor uzyska bardzo słabe oceny, podczas gdy ten, który prowadzi fajnie zajęcia, ale generalnie są one średnio przydatne później w karierze akademickiej, uzyska dobre efekty. Na ile wy oceniacie, że sposób ankietowy ma swoje ograniczenia i jakie to są ograniczenia? Dlatego właśnie mówiłem, że musimy tą formułę na pewno przemyśleć, ponieważ też zgadzamy się z tym, że ankiety ewaluacyjne nie są miarodajne. Nie jest może tak, jak pan minister sądzi, że ci prowadzący, którzy są bardziej ostrzy, otrzymują niższe oceny, natomiast ci, którzy są bardziej do studentów pozytywni, otwarci, otrzymują wyższe. To jest pewne uproszczenie i z tym mimo wszystko bym polemizował. Natomiast na pewno jest pewne zastrzeżenie, pewna wątpliwość, czy te ankiety są miarodajne i nad tym należy się zastanowić. Dzisiaj też nie przedstawię złotego środka ani pewnego rozwiązania, które ma to poprawić, natomiast na pewno musimy w tym kontekście myśleć i nad tym pracować. Bardzo dziękuję. Ja widzę, że idzie pan w kierunku polityki. Odpowiedzi są. Teraz ja powiem, że pan nieźle zrozumiał. Eleganckie, aczkolwiek konkretów do przemyślenia. Dobrze. Ale to mam nadzieję, że dacie nam jakieś narzędzia do ewaluacji po przemyśleniu ich i po przedyskutowaniu. Jesteśmy oczywiście otwarci. Dziękuję. Ja mam pytanie do pana profesora Łódzkiego. Mówimy o ewaluacji dydaktycznej. Panie profesorze, a jak ewaluować dorobek osobisty kandydatów na, nie wiem, stopnie, tytuły, stanowiska i tak dalej, i tak dalej? Ostatnio widziałem taką pracę w jednej z dziedzin, gdzie było 400 autorów, praca oczywiście w bardzo dobrym piśmie. Wczoraj było mówione o tym, że sumarycznie, jak podamy ilość procent zaangażowania ludzi w publikację, to czasami wychodzi nam 210%, no to sumowanie się gdzieś gubi, tak? Prace wieloautorskie, ale nawet pomijam już te takie duże, kilkuset autorów, ale nawet 20 autorów, 10 autorów. Jeżeli zaczniemy prostą bibliometrię stosować, gdzieś się pogubimy. Jak oceniać dorobek kandydatów na różne stanowiska i stopnie? Czy to powinien być automatyczna ocena bibliometryczna, czy to powinna być ocena ekspercka? Jeżeli ekspercka, to w jaki sposób? Tak, rozumiem, że pan minister mnie prowokuje, więc się, jeśli chodzi o to ostatnie pytanie, więc od razu odpowiadam, żadnej oceny bibliometrycznej. To jest też nasza filozofia, którą się staramy stosować, tylko i wyłącznie ocena ekspercka, zresztą moim zdaniem także w przypadku oceny jednostek, nie tylko osób. Te rzeczy, o które pan minister pytał, one bardzo zależą od dziedziny, no i dlatego między innymi ocena ekspercka jest potrzebna, powiedzmy w matematyce, którą ja się zajmuję, tych autorów jest znacznie mniej. Kolejność akurat jest praktycznie zawsze alfabetyczna. Z kolei na przykład w naukach o życiu, jak sam pan doskonale wie, najbardziej się liczą ci autorzy, którzy są jako pierwsi, ostatni, tak, to wszystkie te role są jakoś przypisane. Jak rozumiem, na przykład fizycy wysokich energii, gdzie te prace, nawet nie tylko kilkaset, ale kilka tysięcy autorów też powstają i często spis autorów więcej miejsca zajmuje niż sama praca tekstu ilościowo,
no to też oni się dopracowali, czy też dopracowują sposobów oceny i je jakoś starają się propagować. Na przykład patrzenie się, kto był liderem, jaki zespoł, kto jest zapraszany na różnego rodzaju konferencje. No, to wszystko można zrobić, ale jak mówię, to jest w zależności od dziedziny. Jeśli można wrócić troszeczkę też do tych spraw, o których tu była mowa, moi współpaneliści głównie się skoncentrowali na pewnych, takie miałem wrażenie, no, zabezpieczeniach, które dla badaczy powinny w tym systemie być i doktorantów. Natomiast ja tu bym chciał też troszkę, żebyśmy nie stracili tego globalnego punktu widzenia, to znaczy, gdzie my jesteśmy jako kraj z poziomem polskiej nauki jako całość. I mi się wydaje, że najpierw taka refleksja jest konieczna, jeżeli chcemy mówić o tym, jaki system wprowadzić i to, co teraz jest, czy działa dobrze, czy nie. No i niestety, jeżeli popatrzymy na obiektywne wskaźniki typu rankingi uniwersyteckie, cokolwiek by nie mówić o nich i jakieś często uzasadnione krytyce, czy granty europejskie, czy no, wiele innych rzeczy, no już takich rzeczy jak Nagrody Nobla i medale Filca, no, nawet nie ma o czym mówić, no to jest źle i coś trzeba zrobić. Ja w każdym razie, mi się wydaje, że ambicje kraju takiego jak Polska są znacznie większe, jeśli chodzi o ten obszar. I teraz, dlaczego tak jest? No i ja tutaj jestem zwolennikiem tezy, że właśnie raczej jest tak, że w Polsce karierę naukową jest zbyt łatwo zrobić. To jest wielki problem. To znaczy, proszę zobaczyć, że na Zachodzie nie wiem jak to nazwać, wyścig szczurów, czy metoda naturalnej selekcji jest znacznie większa. Tam jest odsiew na każdym etapie aplikowania o studiach doktoranckie, później aplikowania o postdoka, a później stanowisko typu tenure track. Dopiero jak się to tenure, czy tą stałą pozycję osiągnie, to wtedy następuje ta stabilizacja. I to rzeczywiście ja przyznaję, że uważam, że zawód naukowca jest bardzo atrakcyjny, bardzo ciekawy, natomiast my jako kraj oferujemy takie pozycje również osobom, które niekoniecznie osiągnęły taką doskonałość naukową. Znaczy, ta poprzeczka jest zdecydowanie za nisko. Ale i to jest, ma bardzo duże znaczenie też, jeśli chodzi o doktoraty, moim zdaniem, i to między innymi dlatego mi się generalnie propozycja pana ministra bardzo podoba. U nas też jest zaburzona, moim zdaniem, bardzo relacja uczeń-mistrz. Znaczy, my mówimy o doktoratach, a bardzo mało mówimy o chyba najważniejszym elemencie doktoratów, to jest o promotorach. No, z NCN-u i to też w kontekście tego, co pan o preludium mówił, zresztą wyjaśniam, w preludium nie ma wynagrodzeń jako takich, tam jest tylko wynagrodzenie dodatkowe, no te 1000 zł już, i to jest tylko i wyłącznie wynagrodzenie dodatkowe. Mogłoby go w ogóle nie być, tak jak w opusie ono jest 2000, no więc, przepraszam, to jest wynagrodzenie dodatkowe do istniejącego stypendium czy pensji. I to ja się absolutnie zgadzam, myśmy też zresztą postulowali, żeby w nowej,
w nowym chyba rozporządzeniu czy ustawie, żeby był wymóg, że w ogóle wszyscy doktoranci mieli stypendium i zresztą nawet rozmowy z doktorantami w tej sprawie prowadziliśmy. Ale to chciałem powiedzieć, że ta relacja uczeń-mistrz jest zaburzona, dlatego że no mam wrażenie, że na świecie w większym stopniu pieniądze idą za dobrą nauką i w związku z tym promotorzy, którzy taką naukę dobrą uprawiają, oni mają pieniądze właśnie na przyciągnięcie doktorantów i dzięki temu w znacznie większym stopniu doktoranci idą do wybitnych promotorów. Natomiast w Polsce to, co obserwujemy i to na przykład w kontekście aplikowania o granty NCN-u, bardzo nam się często zresztą doktoranci żalą i moim zdaniem słusznie, że promotorzy i to no niestety w największym stopniu ten problem występuje w naukach humanistycznych i społecznych, nie występują o projekty, które finansowałyby studia doktoranckie swoich uczniów. Jest właśnie dyskusje między innymi, które prowadziliśmy o takich pomysłach, jak pan minister mówił, no jedną z rzeczy, które się bardzo obawialiśmy, jak to będzie wyglądało aplikowanie o tego typu projektu z punktu widzenia właśnie nauk humanistycznych i społecznych, ponieważ tam ta aktywność taka, powiedzmy, grantowa jest w znacznie większym stopniu wśród ludzi młodych niż już doświadczonych naukowców. I no, doktorat, znaczy, ja bym to powiedział tak, że postęp w nauce był, to on musi budować już na dokonaniach poprzedników. W związku z tym, żeby coś, jakiś dobry doktorat napisać, który do nauki wniesie coś wartościowego, trzeba wykorzystywać coś, co zostało już zrobione. Nie można tego robić od nowa. I dlatego ta cała idea promotorstwa jest konieczna. Natomiast w sytuacji, gdy rzeczywiście doktoranci często moim zdaniem no nie mają szansy też tak naprawdę wiedzieć, kto naukę na jakim poziomie robi, bo jeszcze tego po prostu nie wiedzą, no wybór promotora jest jedną z kluczowych rzeczy i mi się wydaje, no, że jeśli byśmy tego typu programy wprowadzali, to pod tym względem byłby to krok w dobrą stronę. I jeszcze chciałem też powiedzieć o no, trochę do tego całego systemu my też jako NCN się przyczyniamy. No, Grant Preludium, nie słyszałem nigdzie indziej na świecie o takim konkursie, w którym osoby przed doktoratem mogłyby o granty badawcze aplikować. Pytanie, czy na tego typu samodzielność też nie jest za wcześnie przed doktoratem, ale oczywiście on ma też swoje dobre strony i tak jak już tu Państwo mówili, też no, ludzi do tej aktywności grantowej we wczesnym etapie no, zachęca i uczy. Bardzo dziękuję. No, poruszył Pan temat promotorów, który ja uważam, że za tak naprawdę kluczowy w budowaniu jakości, bo student jest studentem, czy doktorant, może nie student, a doktorant jest doktorantem i on ma się uczyć. Żebyśmy mieli dobrych promotorów, to oni muszą mieć zachętę do tego, żeby być mentorami. Częściowo postulaty, które takie się słyszy również ze środowiska, są takie, że jakość słaba polskich doktoratów wynika z tego, że
żeby uzyskać tytuł profesora, to trzeba tych trzech doktorantów wypromować. Jak jacy by oni nie byli, to wszystko jedno, byleby byli. I to się wiąże z umasowieniem, to się wiąże z jakością. Gdyby zlikwidować ten postulat, pytanie, jaka byłaby liczba doktorantów w Polsce, czy nie zmalałaby skokowo i drastycznie i czy nie wyeliminowalibyśmy tych właśnie słabych promotorów tak naprawdę, bo oni już by nie potrzebowali, znaczy nie byłby to czynnik istotny w osiągnięciu przez nich tego tytułu honorowego profesora belwederskiego. Trudno powiedzieć, to jest też takie coś, co taka opinia, która krąży gdzieś tam. Natomiast ja mam do pani doktor pytanie takie, no bo mówimy o jakości promotorów. Kto powinien tą jakość utrzymywać samodzielnych pracowników nauki? Bo rozmawialiśmy już też wczoraj o Centralnej Komisji. W tej chwili czy to powinno być centralnie, czy stopnie i tytuły, czyli uprawnienia do promowania dalej doktorantów, powinniśmy całkowicie pozostawić uczelni. Całkowita wolność i wtedy będziemy mieli dobre doktoraty i dobrych promotorów na dobrych uczelniach, a złe doktoraty, złych promotorów na złych uczelniach. Ja myślę, że przede wszystkim powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy samodzielność naukowa. Według mnie samodzielność naukowa to jest przede wszystkim umiejętność pisania projektów, dostawania ich oczywiście, czyli uzyskiwania odpowiedniego finansowania na ich realizację, a przede wszystkim kreowanie prężnego naukowo-zespołu badawczego. Jeżeli dany, nawet młody pracownik naukowy uzyska projekt badawczy na swój pomysł, który będzie realny do wykonania, stworzy, wykreuje zespół badawczy, to myślę, że już wówczas możemy mówić o jego samodzielności. I taka osoba tak naprawdę chyba nie do końca potrzebuje jakichś odgórnych ewaluacji. Dlatego, że jeżeli w młodym wieku była w stanie zdobyć grant, czy to NCN-owski, czy NCBR-owski, no już nie wspomnę o grancie ERC, to chyba już sama pokazała, że reprezentuje pewne standardy, te najwyższe standardy naukowe. Natomiast oczywiście każdy pracownik powinien być ewaluowany na podstawie osiągnięć naukowych, osiągnięć publikacyjnych i o tym nie możemy zapominać, przy czym ta ocena osiągnięć powinna być skrupulatna i myślę, że w żadnym wypadku nie powinna być to ocena na poziomie jednostki naukowej. Ocena powinna się odbywać centralnie, oczywiście uwzględniając specyfikę dziedzin naukowych, bo nie możemy wszystkich dziedzin traktować jednakowo. Bardzo dziękuję. No dobrze, że pani tę centralną ocenę jakoś rzuciła, bo już chciałem powiedzieć, że, no, że jednak ten administrowanie nauką jest potrzebne, no, gdzieś. No dobrze, centralna ocena, ale co, narzucamy Centralnej Komisji do spraw stopni tytułów ocenę okresową wszystkich pracowników nauki? Być może nie wszystkich pracowników nauki, natomiast na pewno osoby, które pretendują do tego, żeby posiadać doktorantów, żeby brać udział w rozwijaniu, w kształtowaniu postaw młodych badaczy, bezwzględnie te osoby powinny być oceniane. Bardzo często teraz się zdarza tak, że studenci studiów doktoranckich podejmują kształcenie na studiach trzeciego stopnia, ale tak naprawdę, no być może jest to ich wina, ponieważ źle wybrali swojego mentora, źle wybrali swojego opiekuna, ale tak naprawdę na tych studiach tylko i wyłącznie się kształcą, to znaczy chodzą na te zajęcia, chemia organiczna, nieorganiczna, etyka, psychologia i tak dalej, rośliny ozdobne dla genetyków molekularnych i tego typu przedmioty. Natomiast generalnie nie mają finansowania na swoje badania. Dlatego ja myślę, że osoba, która decyduje się na przyjęcie doktoranta,
powinna bezwzględnie zapewnić mu jak najlepsze warunki pracy, warunki realizacji tematu rozprawy doktorskiej, tak aby te badania były na jak najwyższym poziomie i żeby jakość rozpraw doktorskich była na poziomie również excellence. Natomiast bardzo często się tak nie zdarza, dlatego też pomysł pana ministra odnośnie grantów promotorskich i to, że to właśnie przyszli potencjalni promotorzy, mentorzy będą mieli możliwość aplikowania o te granty, czyli de facto zapewnią doktorantowi finansowanie badań już na wczesnych etapach studiów doktoranckich, co jest szalenie ważne, ponieważ jeżeli nie ma tego finansowania, to wszyscy doskonale o tym wiemy, że rozwój młodego człowieka jest zahamowany, a wręcz przeciwnie, do tego dochodzi frustracja i bardzo często po prostu te osoby rezygnują, mimo że są zdolne. Nie możemy powiedzieć, że one nie są zdolne i wybitne. Po prostu są sfrustrowane i tak naprawdę bez odpowiednich środków finansowych nie zapewnimy im odpowiedniego rozwoju naukowego. Dlatego jest to szalenie ważne, żeby także w ten etap pozyskiwania środków na badania, szczególnie w naukach o życiu, które są bardzo kosztochłonne, przede wszystkim włączyli się mentorzy, opiekunowie, czy też potencjalni promotorzy rozpraw doktorskich. Bardzo dziękuję. No, cieszę się, że chociaż jeden panelista jest optymistą, bo reszta panów jakoś czarno widzi studia doktoranckie. Bardzo dziękuję. No, ja mam nadzieję, że właśnie system z jednej strony grantowy, czyli konkursu, pozwoli na utrzymanie jakości projektu badań, a to, że na przykład można w ewaluacji osoby później w ścieżce i dalszej karierze naukowej nie patrzeć, ile wypromował studentów, tylko ile uzyskał grantów promotorskich w konkursie otwartym, to pozwoli zlikwidować tą taką chęć nadmiernej produkcji, cudzysłowie brzydkie słowo, ale doktorantów i naprawdę nakierować pieniądze publiczne, bo w końcu mówimy o odpowiedzialności za pieniądze publiczne, na te jakby strumienie, które realnie mogą się przełożyć na dobrą jakość nie tylko badań prowadzonych, ale dobrą jakość i zadowolenie doktoranta, bo on powinien mieć z tego wynagrodzenie, ale i zadowolenie promotora, bo ten, który wygra konkurs, no powinien mieć z tego tytułu również być może i finansowe, i prestiżowe korzyści w ocenie jego osoby. Czy ktoś z państwa panelistów jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Tak, ja tutaj myślę, że pan dyrektor ból głowy pana ministra rozwiązał, jak na proponowane i postulowane przez przewodniczącego KRASP-u zwiększenie środków na badań. No, proste rozwiązanie, wyeliminujmy wynagrodzenia, będzie więcej środków na badania, także rewelacja. Natomiast jeżeli chodzi o, bo trochę nie odpowiedziałem, może o te szkoły doktorskie, to nasz model bardziej idzie w kierunku szkół doktorskich i właśnie tego wyciągnięcia, tego kształcenia kompetencji na poziom centralny, ponieważ nie ma podstaw, nie ma sensu, żeby jednostka naukowa organizowała dla trzech doktorantów zajęcia z tego, jak publikować, jak ten, jeżeli to mówimy o elitarności studiów doktoranckich, a bardziej... Ale powyżej uczelni, międzyuczelniane czy uniwersyteckie? Najlepiej by było, jakby były międzyuczelniane, bo wtedy też byśmy stymulowali interdyscyplinarność. Natomiast to też nie może być tak, że to będzie wymuszone, że to jest międzyuczelniane. Wydaje mi się, że łączenie, nie wiem, Uniwersytetu Medycznego z Uniwersytetem i Politechniką mogłoby być też świetnym miejscem, gdzie ci doktoranci mogliby się poznać. Natomiast czy to musi być struktura pod tytułem szkoła, czy to mogą być pewne inicjatywy, które w pewnych obszarach zbierają i w ramach takiego programu, to są wspólne inicjatywy, to tylko chwała uczelniom, że potrafiły się dogadać i stworzyć takie inicjatywy, gdzie rzeczywiście ta interdyscyplinarność może powstawać, bo mamy wiele takich zachodzących na siebie badań i obszarów. Także jak najbardziej, my mamy bardzo wiele postulatów i na pewno łatwiej byłoby nam przedstawiać, jakbyśmy choćby nawet w Radzie Programowej się znaleźli jako przedstawiciele, bo myślę, że odnośnie studiów doktoranckich mamy wiele pomysłów. Zapraszam. A to jeden z głównych problemów przez całe dwa dni.
Zapraszam chętnie, ale lepiej najpierw wysłuchać ich wszystkich w zaciszu gabinetu. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, ad vocem. Ja też tylko chciałem ad vocem, szczególnie do wypowiedzi pana dyrektora, ale nie tylko, bo praktycznie wszyscy moi przedmówcy mówili o roli promotorów. Ja myślę, że nie ma zaburzenia w relacji promotor-doktorant, natomiast jest na pewno problem w relacji promotor-student. Ja naiwnie chcę wierzyć, że każda osoba, która podejmuje studia doktoranckie, to robi to z wrodzonej chęci poznania. A poznanie jest niemożliwe bez promotorów, więc bardzo ważna w tej relacji doktorant-mistrz jest świadomość tego doktoranta. Natomiast na pewno problem jest w relacji student-nauczyciel i to nawet nie chodzi o świadomość studenta, tylko o liczbę tych studentów. Tą jakość kształcenia miał poprawić ten współczynnik 1,13, ale myślę, że paradoksalnie to doprowadzi, żadna uczelnia nie zwiększy liczby kadry akademickiej, tylko niestety zmniejszy liczbę studentów. Także mówiąc o tej relacji mistrz-nauczyciel, nauczyciel-student, przepraszam, czy doktorant, która oczywiście jest fundamentalna w świecie akademickim, to jest ona problematyczna na poziomie studenckim, a nie doktoranckim w mojej opinii. Bardzo dziękuję. No a propos zmniejszenia liczby studentów, ona się sama zmniejsza. Nie musimy tego robić, bo demografia jest brutalna. Nie aż tak drastycznie. Oj, no niestety z informacji, które są od panów rektorów, państwa rektorów, przepraszam, są takie, że studentów bardzo ubywa. Bardzo dziękuję. Zostało nam 10 minut. Ja bym chciał, o proszę, no, widzę, że las rąk. Ja nie jestem w stanie tak wszystkich zobaczyć. Zapraszam tutaj. Proszę, to w takim razie krótkie wypowiedzi. Proszę bardzo, tutaj i pani. Dobrze. Staszek Kistryn, jestem prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale powiem jako naukowiec, bo kiedyś nim byłem jeszcze. Ja akurat nie reprezentuję fizykę, więc panie ministrze, ja przede wszystkim nie bardzo sobie wyobrażam, że doktorat może nie być badawczy. Doktorat to jest praca badawcza i jeżeli tego warunku nie spełnia, no to nie powinien być zakończony. Ja z tych wypowiedzi, przepraszam, że odnoszę się teraz do pana wypowiedzi, sądzę, że coś robiłem źle, bo moi wszyscy doktoranci mieli takie czy inne granty. Przedtem ja nie aplikowałem, jak były granty promotorskie, potem były preludia, mieli też stypendia tam Małopolskiego Funduszu dla Doktorantów z regionalnych programów operacyjnych. I ja ich, albo jak ja pisałem, to ja pisałem, a potem ich nakłaniałem do tego. Jak się zgodzili, to już był, żeby napisać i dali radę to zrobić, to już jest kolejny punkt na ich korzyść. Więc wszystkie te prace kończyły się, przede wszystkim były prowadzone, nie wiem czy wdychali atmosferę korytarzy, ale na pewno atmosferę laboratoriów, bo tam siedzieli dniami i nocami wespół z naszym całym zespołem, uczyli się od nas i kończyło się to na pewno publikacjami, bo wszyscy byli zainteresowani tym, żeby publikacje się ukazały, bo to były nasze badania, my chcemy, żeby się nimi chwalić w świecie, a więc i doktoranci byli tym zainteresowani. Ja myślę, że podstawową kwestią, jak mówimy o jakości i ścieżkach kariery, to motywacją do kariery naukowca jest jego indywidualna ambicja. On chce być widoczny w świecie, on nie chce być widoczny w swoim korytarzu ze smogiem czy bez smogu, ale chce być widoczny w swoim środowisku w całym świecie. I myślę, że ta motywacja będzie powodowała dla tych doskonałych, że oni po pierwsze zdobywają granty, po drugie sami zechcą wyjechać. Sami zechcą wyjechać, żeby się uczyć albo żeby zdobywać doświadczenie, żeby się pokazywać. A potem, czy mają na nich czekać stanowiska, to już z mojego punktu widzenia. Otóż myślę, że nie, bo jak się tam sprawdzą i zyskają doświadczenie, to my na uczelniach będziemy im oferować takie warunki, żeby oni będą chcieli wracać i że będziemy dla nich organizować pozycje, jak oni tylko wygrają konkursy z
z konkurującymi z nimi ludźmi, to, no to znaczy, że się sprawdzili. I cóż jeszcze, wydaje mi się, że ja bym jednak był za tym, żeby, tu mam takie no, ambiwalentne uczucia, czy o grant ma się starać promotor, czy doktorant. Bo z jednej strony promotor, bardzo słusznie jest postulat, że powinniśmy zapewnić naszym doktorantom warunki do prowadzenia badań, finansowe także. Oczywiście uczelnie i instytucje muszą zapewnić wszystkim stypendia, niezależnie czy oni potem dostaną granty czy nie. To jest warunek sine qua non i uważam, że proponowanie komuś pracy bez wynagrodzenia jest nieetyczne, jeżeli nie bezprawne. Natomiast z drugiej strony, jeżeli to będzie wszystko podane na tacy, przepraszam bardzo, to uważam, że doktorant jak już się postara, to rozumie, co to znaczy wypisać ten grant. Drugi raz napisać, złożyć, a potem jak już stanie się doktorem, to nie będzie chciał, żeby uczelnia za niego znalazła środki, tylko dalej będzie się sam starał. Także to są moje uwagi. Dziękuję. Chciałem tylko powiedzieć, że pan profesor reprezentuje top of the top. I no, chcielibyśmy, żeby taki standard był we wszystkich, dla wszystkich doktorantów, we wszystkich studiach doktoranckich. Ale praktyka pokazuje, że jeżeli nie wprowadzimy pewnych zachęt ogólnokrajowych, to top of the top nie będzie emanował na cały kraj. Proszę bardzo. Mirosława Elfrej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, członek Rady Programowej Narodowego Kongresu Nauki. Ja chciałabym się odnieść do kilku kwestii króciutko. Przede wszystkim bardzo podoba mi się, chociaż tak nieśmiało pan profesor Banyś ujął w nawiasach, mówiąc o tych ważnych sprawach do rozwiązania, hasło prawo pracy. Ja chciałabym zwrócić uwagę, zwłaszcza tutaj właśnie panu ministrowi, że jeżeli już mówimy o instytucji postdoka, to jeżeli nie zweryfikujemy prawa pracy, ja w tej chwili przerabiałam to i miałam ogromne problemy przy zatrudnianiu postdoka, w dodatku z Hiszpanii, nie ma miejsca w naszym prawie na taki etat. Więc powiem tak, te wszystkie nasze postulaty, one gdzieś utkną w martwym punkcie, jeżeli ministerstwo równolegle nie przeprowadzi rozmów z Ministerstwem Pracy i Polityki, tak, kodeks pracy. Ja już pomijam, że KPA na przykład, według którego jest orzekanych wiele spraw, to jest kodeks postępowania administracyjnego z lat 70. Więc no, proszę Państwa, tu jest bardzo duża praca do wykonania w kwestiach legislacyjnych i bez tego my po prostu nie pójdziemy do przodu. Chciałabym też zwrócić uwagę na te statystyki, które pan minister tutaj nam pokazał, mówiąc, że no mamy takich starych tych doktorantów. A ja zapytam, a w jakim wieku my posyłamy dzieci do szkoły? Przecież my przegłosowaliśmy niedawno najbardziej, no rodzice, musimy dzieciom przedłużyć dzieciństwo. A proszę Państwa, w Anglii dzieci idą w wieku 5 lat do szkoły, więc siłą rzeczy te statystyki powinny po prostu zawierać gwiazdkę, tak? Że tak wiek i nie, szkolny, dlatego że w Norwegii idą w wieku lat 7, a mają znacznie młodszych doktorantów. To nie jest problem dzieci w szkole, to jest problem rozpoczęcia doktoratu i jego zakończenia. Na pewno, ale tam mają to, co my w tej chwili już chcemy wprowadzić. No właśnie doktorat, dlatego chcemy to wprowadzić. Tak, więc dlatego ja miałam u siebie doktorantkę, która miała 25 lat z Imperial College i już kończyła studia doktoranckie, więc to jest też bardzo, bardzo ważna kwestia. Co do publikacji jeszcze. Sądzę, że też te liczby, które się pojawiły, one są troszeczkę zaniżone ze względu na to, że, no powiem tak, one są na granicy prawa, dlatego że w ubiegłym roku przecież została znowelizowana ustawa, gdzie już teraz nie można otworzyć przewodu doktorskiego bez jednej nawet publikacji, więc ja podejrzewam, że właśnie ta nowelizacja spowodowała, że w tej chwili
no, już nie ma nawet odwrotu od tego, żeby otwierać przewód doktorski bez chociażby jednej publikacji opublikowanej na liście IRC. I dlatego też sądzę, że no, do takich statystyk powinien być brany krótszy okres, bo to troszeczkę nam zaburza, zwłaszcza w naukach technicznych. Ja zauważyłam, bo akurat reprezentuję nauki techniczne, no to my aż tak źle nie wypadamy. Ale później to wszystko, jak wędruje do jednego worka, to niestety jest tym problem. Więc dlatego no, chciałabym zwrócić tutaj uwagę na te bardzo istotne elementy i zwłaszcza no, sądzę, że gdy będziemy dyskutować na posiedzeniach Rady, to dobrze by było być może, żeby zaprosić kogoś z Ministerstwa Pracy na takie posiedzenie i żeby tutaj uzyskać jasny obraz tego, czy my przypadkiem gdzieś nie rozjedziemy się na tej drodze do tworzenia nowej ustawy, która będzie, no nie wiem, czy ona no na pewno nie będzie w jakimś dysonansie z innymi przepisami, aktami wykonawczymi, które po prostu zamkną nam ręce i pewnych rzeczy nie będzie można implementować. A to jest bardzo ważne. Bardzo tak? Dziękuję. Pani profesor, ja powiem szczerze, że no, ja sam od niedawna jestem zdumiony, jak skomplikowany jest proces legislacyjny, ale to jest oczywiste, że my to uwzględniamy. Znaczy ustaw, które dotknie nasza ustawa, jest, tak jak powiedzieli paneliści wczoraj, no, dwie bite strony, więc to wymaga zmian całych, przekrojowych na pewno i bez tego ta ustawa nie może być uchwalona, to jest oczywiste. Maciej Żylicz, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Ja chciałem tylko powiedzieć, żeby przestrzec nas wszystkich, żebyśmy w przyszłej ustawie nie mówili tylko o jednej drodze w stosunku do doktorantów. Oczywiście promotor może i powinien, jak dostanie grant, wybierać swojego doktoranta, ale w systemie anglosaskim możliwe, że oni są słabi naukowo, prawda? Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, tam doktorant wybiera, znaczy w jednej z wersji, wybiera doktoranta, promotora. Robi rotację przez pierwszy rok i następnie wybiera kogoś, w miejscu, gdzie ten korytarz nie jest aż tak zatęchły. Także chodzi o to, żeby mieć obydwie strony. I doktorant może wybrać, i doktoranta może promotor wybrać. Panie profesorze, bardzo dziękuję, bo to jest temat, który akurat mnie dosyć nurtuje. Ja rozumiem, że jeżeli by to zadziałało, to byłaby niejako matchmaking pomiędzy doktorantami a promotorami. Promotorzy, młodzi doktorzy zaraz po studiach, trudno, żeby potrafili zbudować dobry grant badawczy, natomiast no, tego ma być pomoc tego promotora. Ale mnie się wydaje, że po pierwsze wierzmy w młodych ludzi, a po drugie w systemie anglosaskim to zostało zrobione. Wellcome Trust ma sytuację taką, w której doktorant aplikuje do studium doktoranckiego Wellcome Trust, dostaje 10 dni przed rozmową z ekspertami publikację i ma 7 minut czasu, żeby ją skrytykować. I na podstawie jego inteligencji i dociekliwości wybiera się tego młodego człowieka. Także niekoniecznie trzeba pisać grant, albo niekoniecznie trzeba pisać pod promotora jakieś propozycje. To się da rozwiązać, tylko trzeba chcieć. Dziękuję bardzo. Pani profesor. Agnieszka Zalewska, też fizyk. Panie, ja najpierw chciałam się odnieść do pana profesora Błockiego, do tych 13% profesorów, którzy mieli jakiekolwiek granty NCN-u. W tej chwili nie bronię siebie, bo jestem wśród 13%. Natomiast rachunek, panie profesorze, pokazuje, że NCN istnieje dopiero 6 lat. Współczynnik sukcesu średnio był 0,25%, może nawet mniej. To nam daje, powiedzmy, jeżeli podzielimy przez 0,25, to mamy 50%, więc to już nie jest tak źle. Jeśli by to byli różni ludzie oczywiście.
Natomiast jeżeli to są stale ci sami ludzie, którzy no za pierwszym razem nie dostaną, ale potem 5 razy wystąpią, to też rachunki pokazują, że jest bardzo małe prawdopodobieństwo, żeby po 5 latach grantu nie dostali. Teraz no, wobec tego prawdopodobnie jest ważne, żeby patrzeć również na to, ile osób występuje, żeby zobaczyć, jak to się kształtuje. To tylko tyle, no, żeby nie wyszło, że profesorowie w Polsce są tacy kompletni nygusi. Teraz, jeżeli chodzi o natomiast samą tematykę panelu, to pan minister o tym mówił, ale to potem nie wybrzmiało w panelu. Mianowicie ja mam wrażenie, że w tej chwili jest nowe zjawisko, że korporacje międzynarodowe działające w zakresie high-tech, działające w zakresie IT, to jest super konkurencja dla instytucji akademickich, super konkurencja, bo oni nie tylko oferują pieniądze, oni oferują niezwykle ciekawe prace, ale niezwykle ciekawe. Wobec tego dla ludzi młodych, dla których te pieniądze są na drugim miejscu, fakt, że mogą robić ciekawe rzeczy, jest niezwykle atrakcyjnym zagadnieniem. Wobec tego tu wchodzimy w zagadnienie jakości naszych zespołów na uniwersytetach. Że po prostu jeżeli w konkurencji jest kiepski zespół na uniwersytecie, to oni są nawet skłonni zrezygnować z jawności swoich badań, co jest oczywiście ogromną zaletą otwartego systemu uniwersyteckiego. Ogromną, no bo oni są widziani światowo. Ale musimy zadbać o jakość zespołów. Teraz wobec tego tak zagadnienie zespołów. Ktoś z Państwa powiedział, że współpraca krajowa jest ważna. Ja się z tym absolutnie zgadzam. W którymś momencie był taki program KBN-u jeszcze, czy ministerstwa, tworzenie sieci. To były takie stosunkowo łatwe pieniądze, które ogromnie pomogły nam nawiązać współpracę i to było bardzo cenne. Ale jest bardzo ważne, żeby ta współpraca krajowa szła również w kontekście ze współpracą międzynarodową. Nic tak nie polepsza jakości jak współpraca międzynarodowa, czyli znalezienie się w warunkach porządnej konkurencji. Wtedy my w kraju powinniśmy z sobą współpracować, bo nasza prawdziwa konkurencja jest na zewnątrz. I im mocniejszy jest zespół krajowy, tym lepiej. Teraz mamy taką sytuację dość kontrowersyjną. Mianowicie z jednej strony mówimy, że jest poprzeczka za nisko na bycie naukowcem w Polsce. Z drugiej strony dane pana profesora Banysia pokazują, że jeżeli chodzi o liczbę osób zatrudnionych w R&D na 1000 mieszkańców, to ona jest bardzo niska. Znów pytanie, nie wiem jak sobie z tym poradzić, ale no jest kontrowersja w tym miejscu. Teraz też była mowa o tym, że no, kryterium powinno być to, że ktoś dostaje grant. Jeżeli popatrzymy na obyczaje zachodnie, to proszę Państwa, niezwykle ważne jest to, jak on ten grant wykonał. Czyli to nie powinno być jedyne kryterium, że on go dostał. Tak naprawdę to trzeba popatrzeć, jak ten grant został wykonany, co z tego wyniknęło. Monitorowanie, takie stałe monitorowanie, to jest niezwykle ważny element. No i teraz jeszcze ostatni mój punkcik szybciutko, ocena pracowników, prawda, jak to robić i tak dalej, to nie tylko doktorantów. Myślę, że to był bardzo ciekawy ten model duński, to znaczy, że jednak jednostka dokonuje samooceny, natomiast jest zewnętrzny peer review committee i tu na przykład byłaby rola ministerstwa, żeby część tego komitetu, przynajmniej część, a w każdym razie, żeby zatwierdzać taki peer review committee. Jednym słowem, żeby ministerstwo miało wgląd, jak ten peer review committee wygląda. To wszystko, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pani profesor poruszyła dosyć istotny temat, to znaczy współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim a biznesem, czy industry, mówiąc językiem angielskim. Ten temat, szczególnie w naukach o życiu, jest bardzo istotny. Tak naprawdę bardzo wiele rzeczy jest tworzonych we współpracy. Ja mam wrażenie, że to, że mamy mało odsetkowo ludzi w tak zwanych R&D w ogóle w kraju, wynika z tego, że ta współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami, dużymi przedsiębiorstwami, które mają często lepsze laboratoria niż niejedne uniwersytety, za mało jeszcze współpracujemy z sektorem biznesowo-przedsiębiorczym. I gdyby tą współpracę zacieśnić w całym świecie, przynajmniej w naukach o życiu,
to nie jest zarzut, że ktoś współpracuje z firmami, tylko jest to zasługa. To są najlepsi z najlepszych, którzy później osiągają patenty, którzy później osiągają wdrożenia, ale którzy później również wymyślają nowe metody badawcze. Ja myślę, że ten element też gdzieś tam umknął, że powinniśmy tą współpracę pomiędzy przedsiębiorcami a środowiskiem akademickim bardzo wzmocnić. Pan profesor Radwan tam czeka już od jakiegoś czasu. Proszę bardzo. Proszę Państwa, my już jesteśmy 7 minut po, ale rozumiem, że... Obiecuję bardzo krótko. Nie, nie, dyskusja się toczy, więc jak ktoś chce wyjść na kawę, to myślę, że zawsze można, ale proszę bardzo, panie profesorze. Ja jestem Arkadiusz Radwan, Instytut Adlerhanda. Ja jestem wielkim admiratorem poczucia humoru pana ministra. Mieliśmy wiele slajdów, które zapadną nam w pamięć i pewnie może parę bonmotów z tego panelu. Smok, między innymi tutaj kolegi Gajdy. Natomiast slajd mieliśmy wymowny o tym Jelczu. On nawiązuje do pewnej poetyki minionego ustroju. Ja jednak bardzo bym zachęcał, żeby postawić lawetę, wywieźć Jelcza i zamówić Solarisa, który też jest naszym polskim produktem. I w całej tej dyskusji, która tutaj była toczona, czy na ile doktorant się ma starać o grant, na ile promotor się ma starać o grant. Mi się wydaje, że w jakimś sensie starałem się wczoraj, może nieudolnie, pokazać rozwiązanie, że obie te odpowiedzi są poprawne i potrzebujemy konkurencyjności między promotorami czy potencjalnymi promotorami i potrzebujemy konkurencji również między doktoratami. Jeżeli sobie jeszcze uzmysłowimy, że dzisiejsza nauka jest bardziej grą zespołową niż była jeszcze jakiś czas temu, pan minister miał na slajdzie średni wiek w fizyce, chemii, medycynie, kiedy przypada osiągnięcie naukowe dające Nobla. Pańskie dane były od roku 85. Dane z okresu 100 lat pokazują dużo niższe współczynniki, czyli nauka się uzespoławia, czyli zespołowość, dalej pewna koncentracja zasobów w ramach pewnej polityki państwa odkrywania wiedzy o dużym potencjale. Jeżeli to wszystko uwzględnimy, to moim zdaniem najlepszą odpowiedzią na to jest to, co proponuje mój zespół, kolegia doktoranckie. Mamy pierwszy etap konkursowy, gdzie potencjalni promotorzy muszą udowodnić swój potencjał jako zespół, wykazać atrakcyjność pewnego zakresu tematycznego dla potrzeb cywilizacyjnych kraju, umiędzynarodowienie w realizacji tego projektu. Jeżeli ten projekt uzyska finansowanie stabilne na okres powiedzmy 6 lat, żeby tą jedną generację doktorów wychować, wtedy ci młodzi doktorzy są znowuż konkursowo wyłaniani z obowiązkowym kontyngentem międzynarodowym, co jest, jak sądzę, odpowiedzią na część tutaj głosów zgłaszanych. Żeby to umiędzynarodowienie podnieść, pani profesor o tym mówiła. Ale zgadzam się z tym, co powiedział pan profesor Żylicz, to też nie może być jedyna ścieżka. Dlaczego nie może być? Z tego powodu, o tym wczoraj rozmawiałem z panem rektorem Pietrzykowskim, który trafnie zwrócił moją uwagę na to, że może się zdarzyć, że ktoś akurat się nie wstrzeli, że nie będzie takiego kolegium w jakiejś dziedzinie. Ale dlatego my proponujemy nową, zupełnie odświeżoną ścieżkę asystencką, która jest powiązana z reformą przepływów pieniężnych w uczelni, żeby one w ramach tego kontyngentu na naukę trafiały do najbardziej płodnych zespołów w obrębie uczelni i tam będą tworzone etaty asystenckie. A w tych jednostkach wewnętrznych uczelni, mówię o tych małych zakładach, centrach, instytutach, te, które nie są płodne, te nie będą dostawały pieniędzy na asystentów, oni po prostu nie będą mieli asystentów. A problem, jaki się nam dzisiaj rodzi, bo Państwo myślą, nie ma asystentów, nie ma, kto będzie robić ćwiczenia. Zapomnijmy o tym przestarzałym podziale. Dlaczego wykład ma być lepszy od ćwiczeń? Bardzo wiele zajęć dydaktycznych może być robionych w sposób zintegrowany, może być trzech prowadzących. Dzięki temu tenże doktorant nie będzie nagle musiał prowadzić ćwiczeń ze wszystkiego, łącznie z tym, na czym się nie zna, bo akurat to jest potrzebne, tylko w ramach zintegrowanej oferty dydaktycznej, którą dostarcza ta jednostka, ona jest partnerem dla dziekana. Dziekan przychodzi do centrum, do katedry i mówi, ja u was zamawiam coś, a kto to u was dostarczy, to sobie to ustalcie wewnętrznie. I dzięki temu tenże asystent będzie mógł prowadzić część w ramach zajęć, taką dokładnie, która jest zbieżna z jego kompetencjami, z jego aktualnymi badaniami. I to będzie formuła win-win, jak sądzę. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan profesor Zembala, proszę bardzo. Witam Państwa. Myślę, że to jest dobry moment, żeby rzeczywiście raz jeszcze powiedzieć, że naukę polską, jeżeli mierzymy ją liczbą publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej, patentów tworzą fizycy, chemicy, kłaniamy się, matematycy, ale potem już są medycy
nauki bioinżynieryjne. Kłaniamy się Państwu również, ale z całą atencją chciałbym podkreślić w tym wielokierunkowym myśleniu, za co Państwu dziękuję, bardzo istotną rolę nauk społecznych, humanistycznych i artystycznych, bo nikt nie ma wątpliwości, że nie tylko to miejsce, gdzie jesteśmy, być może w niektórych obecnych konwencjach Zimmermann nie byłby magistrem, a Penderecki czy Górecki miałby kłopoty. Więc dziękuję za tą szerokość myślenia we współczesnym pojęciu człowieka z jego całymi zagrożeniami i uwarunkowaniami. Ja chciałbym być bardziej praktyczny, jeżeli Państwo pozwolicie, i dwie uwagi. Po pierwsze, egalitaryzm nie oznacza, do czego bardzo dążymy, że każdy musi mieć licencjat, każdy musi być magister i każdy musi być doktorem. Wiecie Państwo, co to oznacza? Słaby promotor daje bardzo słabe prace licencjackie i to błędne koło się powiększa, a zatem powinniśmy widzieć miejsca w szkoleniu dla inżynierów potrzebnych i dla grupy naukowców. Bardzo mi odpowiada koncepcja zespołów badawczych niż szkół doktoranckich i to jest, już funkcjonuje i są narzędzia. Dziękuję tutaj Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju. Bardzo odważnie, od półtora roku odważniej, panie profesorze, NCN, dziękuję, ale od półtora roku. Natomiast to, co się stało bardzo istotne w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, że proszę Państwa, w grupie, proszę wybaczyć o chwilę egocentryzmu, w grupie medycznej, bo w tym obszarze się lepiej czuję, po raz pierwszy środki w liczbie 800 milionów na 3 lata, to wbrew pozorom wcale nie jest tak bardzo dużo i rozrzutnie, ale wreszcie pewna logiczna koncentracja i 3 emisje bardzo silnych, mocnych konkursów z udziałem recenzentów zagranicznych dały taki rezultat, że nagle te niewypełnione laboratoria, panie profesorze, z szacunkiem dla Uniwersytetu Jagiellońskiego zawsze, ale ja mówię o całej Polsce naukowej i patrzymy w różne strony, także z zagranicy, nagle wypełniły się przestrzenią. I chcę Państwu powiedzieć w programie, żeby przywołać jeden z nich. Otóż te instrumenty ze StrategMedu pozwoliły mi tworzyć określone zespoły badawcze, w których młodzi ludzie są wyłonieni także na zasadzie mikrokonkursów jako liderzy projektu. Odwracamy pewną hierarchiczność, że zawsze szef musiał dostać 10 tysięcy. Proszę wybaczyć, niewiele robił. Proszę wybaczyć, rozumiemy się słowo niewiele robił. Dostaje ten młody człowiek, ale on może również wyjechać z tych środków na 3 miesiące do wybranego ośrodka za granicą. Tam się utrzyma. Moją rolą jest tylko mu pomóc. I wraca wzmocniony bardzo naukowo i tworzy grant. I chcę powiedzieć, dziękuję tutaj za wszelki wysiłek, który sprzyja temu, że doktoraty, przynajmniej w medycynie, ale sądzę, są na podstawie zwartych publikacji ocenianych według listy filadelfijskiej i patentów, z tym jest gorzej. I teraz zadaniem tylko uczelni jest podnosić poprzeczkę i dość obiektywny sposób sterować. Jedna uwaga. Trochę walczę z tym, znaczy nie trochę, duży wysiłek. I proszę ministra i państwa, żebyśmy na jedną rzecz zwrócili uwagę. Otóż gdybym miał złotą rybkę, a to określenie, bo dzisiaj miał nie byle kto, tylko szef NIH, który powiedział, gdybym miał złotą rybkę i zadano mi pytanie, co w medycynie w najkrótszym czasie, jakie badania przyspieszyć, popchnąć w zakresie strategicznie ważnym, uwaga, badania podstawowe zawsze są ważne, panie profesorze, chylę czoło, nigdy nie będzie inaczej. Ale cytuję szefa NIH, który powiedział, który popchnie w rozwoju medycyny i ochronę zdrowia, to bym w dużo większym stopniu dał środki na badania kliniczne. Badania kliniczne obiektywne w oparciu o randomizowane badania i rejestry. Czytaj, niekomercyjne. W Polsce mamy pustą przestrzeń. Jest trwający spór z 3 instytucjami. Jako minister zdrowia też tego nie pokonałem, chociaż wydaje mi się, że zostawiłem 12 miliardów złotych środków unijnych. Znaczący przyczynek do tego zrobiłem. Innymi słowy, te badania sprawią, że nagle poprzez publikacje w dużych, znaczących czasopismach pokazujemy siłę
także polskiej nauki, czytaj medycynę i jej rezultaty. I na koniec, jeżeli nie będziemy się bać, że do powstałych parków naukowo-technologicznych, które dzisiaj mają jeszcze bardzo dużo obstrukcji, tworzymy konsorcja, znowu brawo NCBR, wiedziałem gdzie usiąść, tak, prawda? Jeszcze raz panu dziękuję instytucji, to nagle się okazuje, że łącząc te instytucje, tworząc konsorcja uczelni, środowisk, instytucji, w tej medycynie, proszę państwa, mamy, zachowujemy się podobnie jak bardzo przemyślni Izraelczycy. Ja mam kilku postdoków z Izraela, z Włoch i prowadzimy wspólne badanie. Mówią, słuchaj, jedynie troszkę więcej zanieczyszczonego powietrza niż u nas, ale wy pracujecie dużo, dużo więcej. Dziękuję państwu, uczę się od państwa i myślę, że ten umiarkowany optymizm, mimo wszystko, ze względu na okoliczności czasu powinien nam towarzyszyć. Natomiast jako medyk z krwi i kości, proszę państwa, żeby na nauki humanistyczne i społeczne nie patrzeć z zbyt dużego dystansu, bo wówczas brakuje nam harmonii, brakuje nam empatii w społeczeństwie, brakuje nam tego wszystkiego, co nas łączy. I to nie tylko muzyka łagodzi obyczaje. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan profesor, jak zawsze, pięknie to ujął i faktycznie brakuje takiej agendy, być może agencji rządowej, która by mogła zająć się badaniami w medycynie, coś w stylu NIH-u. Proszę bardzo, za panem profesorem, pani tak. Dzień dobry, ja króciutko, Anna Stachowiak, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk. Trochę o obcokrajowcach i tu umiędzynarodowieniu. U nas w Instytucie jest pierwsza w Polsce katedra ERA. Doktorantów obcokrajowców mamy 1/4 i pierwszy problem polega na tym. Środowiskowe studium doktoranckie, gdzie zajęcia są wszystkie prowadzone praktycznie w języku polskim. Problem, co nasi doktoranci mają obcokrajowcy zrobić i jak to zaliczyć. Nasze zajęcia w Instytucie są prowadzone w języku angielskim, ale wszystkie na studium doktoranckim praktycznie w języku polskim. To bardzo ważny temat. Czy język angielski powinien być na studiach doktoranckich obowiązujących? Proszę państwa, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim. Panie rektorze, to już ostatni głos. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja myślę, tak wysłuchując się tej wczorajszym debatom o doktorantach, o studiach doktoranckich, tej dzisiejszej debacie, to ja mam takie wrażenie, takiego klasycznego zapętlenia. Otóż chciałbym taki dać prosty przykład z kraju ulubionego i wspominanego dzisiaj przez pana rektora Banysia, a mianowicie z Francji, w której również spędziłem bardzo wiele, wiele lat. Otóż proszę państwa, we Francji liczba doktorantów jest i doktoratów jest znacznie wyższa niż u nas, a, że jest właściwa ich struktura, ponieważ sprawdziłem, ponad 80% doktoratów we Francji to są doktoraty w obszarze science, nauk medycznych i nauk technicznych i 95% doktoratów jest realizowanych w terminie. W terminie to znaczy 3 lata. I jaki jest system? Są 4 dokumenty. Pierwszy to jest dokument prawny obowiązki instytucji. Drugi to jest dokument prawny obowiązki promotora. I są skutki prawne za niezrealizowanie w terminie doktoratu dla instytucji i dla promotora. I daję taki przykład. Profesor, w którym w latach 90. współpracowałem, który był kandydatem do Nagrody Nobla, nie francuskiego Nobla, tylko do Nagrody Nobla, za niezrealizowanie doktoratu w terminie swojego doktoranta przez 5 lat nie mógł uzyskać grantu doktoranckiego. To jest ten dokument. I trzeci i czwarty element, który tworzy ten system. W połowie studiów doktoranckich, a więc po 18 miesiącach, jest tak zwana ewaluacja dokonywana przez ludzi z zewnątrz. Ja często uczestniczę w takich komisjach ewaluacyjnych. Komisja ewaluacyjna przesłuchuje, to jest właściwe słowo, przedstawiciela instytucji, promotora i doktoranta. I na tej podstawie podpisuje dokument, który ma tylko 2 słowa, tak lub nie. I słowo tak i nie jest bez odwołania. Ten dokument następnie bierze minister, bo granty są ministerialne i w sposób jednoznaczny mówi, dziękujemy, po 18 miesiącach przygoda się kończy albo idzie dalej. Proszę państwa, to są przykłady, które nie tylko pewnie są we Francji, ale w wielu innych krajach. Ja myślę, że powinniśmy się pochylić, ponieważ
to, co tak naprawdę potrzebujemy, to nie tylko debaty, ale przede wszystkim rozwiązań skutecznych. A te rozwiązania skuteczne są w wielu krajach. I to bez względu na to, że tam są większe nakłady i tak dalej. Ja uważam, że rozwiązania skuteczne to są takie rozwiązania, które naprawiają ten problem. Dzisiaj my nie mamy w Polsce ani obowiązków instytucji, które prowadzą. W Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, w którym jestem prorektorem, 17 jednostek organizacyjnych ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. I dwie następne występują o kolejne uprawnienia. Nie ma dokumentu prawnego, który by definiował obowiązki promotora. I nie ma ewaluacji w połowie. Ewaluacji, która by była jednoznaczna. Może tyle, żeby nie przedłużać, panie ministrze. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, bardzo dziękuję za żywą dyskusję. Panelistom dziękuję za udział w panelu. Szanowni państwo, proszę jeszcze o sekundkę ogłoszenie typu housekeeping, które jest konieczne, dlatego że no, brutalne fakty są takie, że jest prawie 12, a zaplanowane rozpoczęcie seminarium.